Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku Na Poboczu przyłapano nową generację S-klasy, praktycznie pozbawioną kamuflażu. Do tego Bollinger zaczyna produkować wany i Volkswagen ID.4. Zaczynamy! Na rynek australijski trafi garść egzemplarzy Abarta 695 w specjalnej edycji powstałej z okazji 70-lecia założenia Abarta. Dokładniej chodzi o modele 70 Anniversario. Zaprezentowane zostały w zeszłym roku i bazują na obecnym Abarcie 595 Competizione. Na świecie wyprodukowane zostanie jedynie 1949 sztuk tego modelu, napędzanego jednostką turbo doładowaną czterocylindrową 1.4 o mocy ponad 170 koni mechanicznych i 250 Nm momentu obrotowego. Silnik może być sprzężony z manualną lub automatyczną przekładnią Dual Logic. Sprint do setki zajmuje tu 6,7 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 225 km na godzinę. Poza osiągami auto wyróżnia się też niecodziennym dodatkiem w postaci regulowanego tylnego spoilera, który może zostać ustawiony w jednej spośród 12 pozycji od 0 do 60 stopni. Oprócz tego pod 17-calowymi aluminiowymi felgami Supersport kryją się 12-calowe przednie tarcze hamulcowe z zaciskami Brembo. Samochody występują w 5 wariantach kolorystycznych. Wiecie, że japoński K-Car z centralnie umieszczonym silnikiem o nazwie Honda S660 został zaprezentowany jeszcze w 2015 roku? Całkiem nieźle się trzyma. Niestety producent nie zacznie najprawdopodobniej nigdy sprzedawać tego modelu globalnie. W ciągu ostatnich kilku lat firma wypuszczała różne pakiety stylistyczne i specjalne wersje uatrakcyjniające auto z zewnątrz. Najnowsza modyfikacja nie jest oficjalną przeróbką producenta, a jedynie propozycją zmian od znanej firmy Mugen. W skład programu zmian wchodzą elementy stylistyczne, jak również nowe zawieszenie. Z zewnątrz pakiet stylistyczny obejmuje przedni zderzak, boczne nakładki na progi i tylny aerodynamiczny zderzak. Wszystkie elementy zostały wykonane z formowanego próżniowo tworzywa. Przedni zderzak może zostać wyposażony w zintegrowane światła przeciwmigielne LED. Tylny zderzak jest kompatybilny ze sportowym, jak i standardowym tłumikiem. Do tego samochód osadzono na 15- i 16-calowych aluminiowych kołach. Jak Wam się podoba? Wcześniej w tym tygodniu pokazywałem Wam szpiegowskie zdjęcia tajemniczego BMW z centralnie umieszczonym silnikiem. Teraz mamy już oficjalną informację od bawarskiego producenta na temat tego prototypu. Otóż jest to muł testowy zbudowany do testowania różnego rodzaju części, które później pojawią się w przyszłych modelach. Trochę rozwiewa to wątpliwości i ucina wszelkie plotki dotyczące planowanej budowy nowego supersportowego modelu w gamie BMW. Szkoda. Volkswagen ma zamiar pod koniec przyszłego miesiąca oficjalnie zaprezentować swojego pierwszego elektrycznego crossovera, a mianowicie ID.4. Kompaktowy model będzie po raz kolejny bazować na elektrycznej platformie podłogowej MEB, którą wcześniej przyjęło ID.3. Początkowo samochód zacznie być sprzedawany w Europie i Chinach. ID.4 oferowany będzie z elektrycznym silnikiem generującym 200 koni mechanicznych oraz 310 Nm momentu obrotowego przenoszonego jedynie na tylną oś. Wariant z napędem na 4 koła dotrze do oferty w późniejszym czasie i będzie cechować się dwoma silnikami elektrycznymi o mocy łącznej 302 koni mechanicznych i 450 Nm momentu obrotowego. Wszystkie wersje otrzymają baterię o wysokiej wydajności zlokalizowaną w podłodze, co obniży znacząco środek ciężkości i pozwoli wygospodarować więcej miejsca we wnętrzu i bagażniku. W zależności od pojemności samej baterii zasięg będzie oscylował od 300 do 500 km na jednym ładowaniu. Na rynku komercyjnych vanów tkwi ogromny potencjał i wielkie pieniądze, zatem również Bollinger Motors nie może tego zignorować. Po tym jak Rivian przy pomocy Amazona podpisał kontrakt na 100 tysięcy elektrycznych vanów, a Ford oraz General Motors ogłosiły zamiar wejścia w ten segment do 2021 roku, również kolejny elektryczny startup ma coś do dodania. Bollinger chce pochłonąć kawałek tortu i wprowadzić do sprzedaży w pełni elektrycznego vana dostawczego o nazwie Deliver-E. Póki co jest on jedynie w fazie koncepcyjnej, ale nie powinniśmy spodziewać się wielkich zmian do 2022 roku. Auto wyróżnia się zdecydowanie sporą kubaturą i nie można powiedzieć, że nie starano się wygospodarować jak największej ilości przestrzeni. Auto dysponować będzie napędem naprzód i w ofercie występować będzie w różnych wariantach pojemności baterii 70, 105, 140, 170 i 210 kWh. Dostępne będą również samochody w kilku wariantach rozstawu osi. Dzięki niskiej wysokości podłogi auto cechuje się wręcz nieprawdopodobną wysokością załadunkową wynoszącą aż 4,5 metra. Mercedes-Benz wszedł w ostatnią fazę przygotowań nowej generacji Mercedesa klasy S, a na ulicach można spotkać modele prawie całkowicie niezamaskowane. Data debiutu jest przygotowana na 2 września bieżącego roku i odbędzie się internetowo. Ostatnio przyłapany egzemplarz ma jedynie delikatną folię maskującą w okolicach przedniego zderzaka. Dzięki temu możemy być już pewni, jak finalnie będzie wyglądać nowa flagowa limuzyna i trzeba przyznać, że jest elegancka. Samochód ten nie tylko będzie wyróżniać się z zewnątrz stonowaną i dystyngowaną stylistyką, ale przede wszystkim na jego pokładzie znajdzie się masa technologii nowoczesnych
innych rozwiązań. Nowy model otrzyma 4 skrętne koła, które ułatwią parkowanie w ciasnych miejscach. Na desce rozdzielczej pojawi się duży zorientowany pionowo wyświetlacz dotykowy z systemem multimedialnym MBUX nowej generacji oraz 4 inne wyświetlacze, które pozwoliły niemal całkowicie usunąć fizyczne przyciski. Auto to zostało osadzone na nowej platformie podłogowej MRA2, wykorzystującej więcej aluminium i włókna węglowego niż wcześniej. Gama jednostek napędowych będzie zelektryfikowana. Każdy silnik otrzyma wspomaganie w postaci instalacji 48-woltowej. Do tego dostępny będzie też wariant plug-in hybrids. Czekamy na oficjalną premierę. INEOS złożył ofertę zakupu fabryki Daimler Smart we Francji. Chcą rozpocząć tam budowę terenówki o nazwie Grenadier, przede wszystkim skierowanej do fanów oryginalnego Land Rovera Defender. Firma chce budować około 25 tysięcy egzemplarzy rocznie. Przypominam, że wspomniany INEOS Grenadier będzie bezkompromisowym samochodem terenowym w pełnym tego słowa znaczeniu. Firma ta natomiast nie ma zbytniego doświadczenia w produkowaniu samochodów, gdyż przez ostatnie lata zajmowała się środkami chemicznymi. Nazwa modelu pochodzi od londyńskiego pubu, w którym założyciel firmy jako pierwszy wyobraził sobie pojazd. Po przyłapaniu kilku prototypowych egzemplarzy zwiastujących nadejście następnej generacji Mercedesa AMG SL, firma wreszcie przyznała się i potwierdziła, że rzeczywiście auto jest w przygotowaniu. Auto weszło też już oficjalnie w fazę testów drogowych. Tym razem SL będzie dedykowanym modelem z działu AMG. Debiut spodziewany jest w przyszłym roku. Auto nie będzie charakteryzować się już metalowym składanym dachem, a otrzyma konstrukcję lżejszą i bardziej gustowną, a mianowicie miękki brezent. Auto zostanie zbudowane na płycie podłogowej MSA, która mu zapewni dobrą równowagę między komfortem a sportowym charakterem. Oferta silników nie została jeszcze potwierdzona, ale może obejmować 3-litrowy 429-konny motor obok 4-litrowego o mocy 515 koni mechanicznych, a także wariantu AMG V8 SL63 o mocy 604 koni mechanicznych. Na szczycie tabeli znajdzie się za to wydajna hybryda plug-in SL73 o mocy do 800 koni mechanicznych. Czekamy na więcej informacji. No i to dzisiaj koniec porannych wiadomości. Do zobaczenia również jutro w kolejnym odcinku Na Poboczu. Hej!